Witam serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie problemowi zjadania odchodów przez zwierzęta. W ostatnim czasie bardzo dużo było różnego typu zapytań o to, co zrobić, kiedy nasz piesek nadmiernie interesuje się kupami swoimi czy też innych zwierząt i po prostu je zjada. Jest to kwestia dość złożona. Faktycznie taką tendencję miewają niektóre szczeniaki. To, że tutaj jest grwazy, to nie znaczy, że on zjada kupy. Po prostu jest dla ozdoby. I ładnie się skomponował z moją koszulką. To jest to kwestia osobnicza i faktycznie z tym problemem częściej mają... Ten problem częściej dotyczy szczeniąt niż psów dorosłych. Z czego to wynika? Tak naprawdę takie główne powody mogą być trzy. Pierwszy to jest taki, że suka, czyli ich matka, oczyszcza legowisko, kojec, czy jak tam nazwać inaczej te miejsce, w którym one przebywają razem z nią, z ich odchodów, czyli z odchodów swoich szczeniąt, poprzez zjadanie ich. Także one po prostu to obserwują i przez tę obserwację mogą się tego nauczyć i ten nawyk może się u nich w jakiś sposób utrwalić. Drugi powód to jest zaburzenie gospodarki jakieś tam związane z mikroelementami w organizmie i piesek sobie po prostu uzupełnia niedobory poprzez zjadanie tutaj różnego rodzaju odchodów, niekoniecznie własnych. Najczęściej, jeżeli mamy tutaj taki problem, to na przykład będzie zjadał odchody ptasie albo odchody zwierząt, które jedzą rośliny, na przykład krów albo innych jakichś tam zwierzątek żujących przeżuwaczy i one wtedy jakby uzupełniają sobie tutaj w sposób naturalny własne braki w jakichś tam witaminach czy mikroelementach. No i trzeci powód to jest chyba najczęstszy moim zdaniem, to są po prostu zaburzenia we florze bakteryjnej jelit. Takie wyjałowienie jelit albo jakieś tutaj zaburzenia w proporcjach bakterii, które tam sobie bytują w sposób naturalny, powoduje, że piesek właśnie zaczyna zjadać najczęściej własne kupy. No i tutaj rozwiązanie jest zasadniczo dość proste, bo trzeba pójść do weterynarza po odpowiedni zestaw mikroelementów i witamin, które po prostu zostaną, i ta flora bakteryjna oraz te mikroelementy zostaną uzupełnione. Warto tutaj zrobić na przykład jakieś badanie krwi, aby dokładnie wiedzieć, co naszemu pieskowi dolega. Ale nim udacie się do weterynarza, bo na przykład nie możecie udać się od razu z różnych przyczyn albo próbujecie ten problem rozwiązać na własną rękę, to na rynku są na przykład dostępne tabletki, one się nazywają Rumen Tabs. Można je kupić w każdym sklepie zoologicznym internetowym, ale też na pewno w sklepach stacjonarnych one są dostępne i one tam właśnie zawierają zestaw różnego rodzaju mikroelementów, które powinny pomóc. I bardzo wiele osób odnosi bardzo dobre rezultaty leczenia tego rodzaju suplementem diety, bo to nie jest lek, a suplement diety. I już po kilku tygodniach otrzymujemy naprawdę niezłe efekty. Możemy też zastosować takie naturalne sposoby leczenia, tak je nazwę. I na przykład podawać psu jogurt naturalny, który jest bardzo bogaty w różnego rodzaju, w te flory bakteryjne, czyli tam są różnego rodzaju kultury bakterii, które tutaj mogą przynieść bardzo dobre rezultaty leczenia, czy takiej suplementacji, czy takiej kuracji. Też widoczne już po kilkunastu dniach tak naprawdę. Tutaj warto podawać dobrej jakości jogurt naturalny, bez jakichś dodatków słodzących, jogurt naturalny, czyli niesmakowy, bez dodatków jakichś owoców czy innych jakichś tam substancji, no bo różne mamy jogurty na rynku i wybrać tutaj jogurt dobrej firmy. Sprawdzić po prostu skład, abyśmy mieli pewność, że ten jogurt przyniesie pożądane przez nas efekty. I taką łyżeczkę rano i wieczorem możemy podawać naszemu pieskowi, naszemu szczeniakowi. I tak naprawdę, jeśli to jest ta kwestia, to już po kilku tygodniach powinniśmy, po kilkunastu dniach, nie po kilku tygodniach, tylko po kilkunastu dniach powinniśmy zauważyć poprawę, a po kilku tygodniach to tak naprawdę ten problem powinien zostać zlikwidowany. Innym sposobem, o którym słyszałam, aczkolwiek sama go nigdy nie testowałam, to jest kiszona kapusta. Wiele osób mówi, że właśnie podawanie psu kiszonej kapusty do jedzenia i tego soku z kiszonej kapusty też przynosi bardzo dobre efekty. Z tym, że trzeba pamiętać, że to musi być dobrej jakości kiszona kapusta, nie jakaś z hipermarketu niewiadomego pochodzenia na jakimś occie ukiszona, tylko w sposób naturalny na pewno ta kapusta musi być kiszona, czyli jeżeli macie jakąś babcię albo sami się zajmujecie przetworami domowymi, czy macie dobry sklep sprawdzony, jakiś warzywniak, to można by było spróbować. No i to są chyba takie najważniejsze sposoby. Aha, jeszcze są żywacze wołowe, suszone, które tak naprawdę są chyba najbardziej rozpowszechnioną
metodą leczenia tego typu zaburzenia, albo takiego, no nie wiem, no tak, zaburzenia chyba tak trzeba to nazwać. Można je kupić w dobrych sklepach zoologicznych. Niestety mają tą wadę, że strasznie śmierdzą. I podawać je powinniśmy w takim miejscu, najlepiej nie na dywanie w salonie, bo po prostu nie dość, że ten dywan będzie cały uświniony, to i cały ten smród, że tak powiem, tych żwaczy będzie w pokoju. Jeśli jest możliwość, to na, jeśli ten piesek jest starszy, to na dworze. I to jest tak naprawdę najlepsza opcja, wierzcie mi. A jeśli nie ma takiej możliwości, bo piesek jest jeszcze młody, no to w jakiejś kuchni albo w jakimś korytarzu czy w łazience, gdzie będzie można tą podłogę szybko zmyć, dobrze ją zmyć, no i te pomieszczenia też wywietrzyć, no bo to jest naprawdę nieprzyjemny zapach. Aczkolwiek podawanie tych żwaczy wołowych faktycznie tutaj przynosi też bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o kurację, bo też uzupełnia tą florę bakteryjną naszego zwierzaka, no i też sam ten zapach, który jest bardzo specyficzny, może zniechęcić zwierzę do zjadania kup, a one będą stanowić swego rodzaju atrakcję, jeżeli ten odruch jest taki trochę behawioralny, czyli tutaj na zasadzie nawyku. No i chyba to są takie najważniejsze rzeczy związane z tym problemem. Nie ma się co zniechęcać, na pewno nie wolno pieska bić, nie wolno go jakoś ścigać, bo on po prostu będzie się załatwiał i pokryją mu gdzieś pod łóżkiem czy w innym miejscu i pokryją mu te kupy zjadał. Także tutaj raczej trzeba zachować taki zdrowy rozsądek i spokój, a stosować jakieś metody lecznicze, które po prostu wyeliminują dany problem. Trzeba mieć też świadomość, że to może nawracać, zwłaszcza jeżeli to są na przykład problemy z gospodarką, jakąś mikroelementami, witaminami w organizmie, także tutaj może to się co jakiś czas odnawiać i wtedy, o jaki skok, i wtedy tą kurację trzeba ponowić najzwyczajniej w świecie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że komuś te porady się przydadzą i że odniesiecie naprawdę dobre skutki takiego leczenia. Serdecznie Was zapraszam oczywiście do odwiedzania mojego profilu na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, do polubienia naszego profilu oraz do oglądania i komentowania filmów. Trzymajcie się ciepło.